Dzień dobry Państwu! Zgodnie z oczekiwaniami, Federacja Rosyjska opublikowała plan budżetu na rok 2025, 2026 i 2027. I tu zacznijmy sobie od dwóch zastrzeżeń. Po pierwsze, na etapie przyjęcia ustawy budżetowej mogą się pojawić jakieś zmiany, ale sądząc po dotychczasowych obserwacjach, nie będą one duże. Duże zmiany mogą się pojawić już w trakcie realizacji tego budżetu, czyli w roku 2025. Już tego typu zdarzenia obserwowaliśmy. Mieliśmy i wzrost wydatków różnego typu, i mieliśmy obcinanie wydatków w trakcie realizacji budżetu. To się może zdarzyć i jest duża szansa, że w przyszłym roku także tego typu zdarzenia będą miały miejsce. Drugie zastrzeżenie dotyczy tego dalekosiężnego planowania. Faktycznie to jest dla Rosjan normalna praktyka, że od razu publikują projekt budżetu na 3 lata do przodu. W zeszłym roku było dokładnie tak samo, czyli publikowali już plan wydatków i przychodów na lata 2024, 2025, 2026. Przy czym to, co oni wtedy planowali na rok 2025, ma niewiele wspólnego z tym, jak wygląda ta najnowsza ustawa budżetowa na rok 2025. Więc ich prognozą na 26 i 27 nie będziemy tutaj poświęcali dzisiaj czasu, bo przez 12 miesięcy się zmieni tak wiele, że te prognozy będą już dawno nieaktualne. Zacznijmy sobie od tego, że według The Moscow Times premier Michail Mishustin wysłał do mediów instrukcje, jak pisać o budżecie federalnym Rosji, i oczywiście według tych instrukcji trzeba pisać w taki sposób, żeby podkreślać pozytywy, a nie za wiele uwagi poświęcać na temat m.in. wydatków wojennych. I zobaczcie, tutaj mamy portal RBK, który jest portalem nie ostropropagandowym to nie jest komsomolska prawda, ale jest to jedno z tych miejsc, które słucha się kremlowskich wytycznych, to są ludzie pracujący z Rosji, na pewno nie nazwiemy ich opozycją. I tutaj mamy newsa o ustawie budżetowej, mamy wszystko ładnie rozpisane, no nie wszystko, ale wiele, i tutaj na przykład wydatki planowane i mamy polityka społeczna. 6,4 biliona rubli, tam dalej będzie jeszcze rosło w kolejnych latach, na edukację ponad 1,5 biliona rubli, później w kolejnych latach też coraz więcej i tutaj jest na obronność. Cytat. W projekcie budżetu przewidziano znaczące środki na wzmocnienie zdolności obronnych państwa i dla zabezpieczenia wykonania zadań specjalnej wojennej operacji itd. itd. Nie ma kwoty. Tu w całym akapicie nie podają ile wydają. Na, w tym roku, ile planują wydać na obronność, co w ich przypadku oczywiście oznacza wydatki na napaść, bo oni się przed nikim nie bronią przecież. I nic dziwnego, że tutaj tego nie piszą, bo faktycznie to jest 13,5 biliona rubli w porównaniu do edukacji 1,6, no robi to wrażenie, ale tego tu nie piszą, a dalej jest na ochronę zdrowia. I tu kwoty się pojawiają, i to nie tylko na przyszły rok, ale też na dwa kolejne. I to swoją drogą jest ciekawa sztuczka, bo nawet jeśli tak jak tutaj widzicie, wydatki na y, wydatki socjalne zostały silnie obcięte, to tutaj pokazują trzy lata do przodu. I pokazują, że tendencja jest wzrostowa. Przy czym nawet w tym roku 2027, gdzie te wydatki planują, w tej chwili planują, jak będzie, to nie wiemy, ale w tej chwili planują, że będą najwyższe, wciąż będą niższe niż w roku 2024. Czyli to dalej będzie obcięcie wydatków na politykę społeczną, ale tutaj dzięki temu, że od razu publikują prognozy, nie na tylko przyszły rok, ale na trzy lata do przodu, mogą sobie wpisać praktycznie dowolne liczby, i chociaż obcinają te wydatki, to tutaj sprawia to wrażenie, jakby one rosły, bo pokazują trzy daty, i każda kolejna data ma wyższą kwotę więc tworzy to bardzo taki pozytywny odbiór. Patrzcie, wydatki na politykę społeczną rosną przecież. No widać, że rosną. W każdym kolejnym roku coraz wyższe. Tylko nie ma tu nigdzie informacji, że wcześniej w roku 2024 te wydatki wynosiły 7 bilionów 900 miliardów, czyli nawet te tutaj najwyższe, to wciąż jest sporo mniej, ponad pół biliona rubli, mniej niż w roku 2024. No ale lećmy dalej, tutaj jeszcze jest rozwój systemów transportowych, tu też się pojawia kwota i znowu zauważcie jaka to jest sztuczka, bo pokazują tutaj 4 biliony 800 miliardów rubli na rozwój systemów transportowych, ale to nie jest kwota na rok 2025, to jest kwota na lata 2025, 2027, dopiero tutaj dalej w nawiasie jest po kolei napisane, ile chcą wydać w kolejnych trzech latach po kolei. Znowu sztuczka, żeby się wydawało, że jest lepiej. Przejdźmy do takich ogólnych liczb. Tutaj mamy taki wykres, który dla Państwa sam narysowałem. Oczywiście w programie nie rysowałem tego ręcznie, i mamy tutaj pokazane tak: w roku 2024 oni też mieli więcej wydatków niż przychodów. Podobna tendencja została zachowana. Planują na rok 2025 bilion 200 miliardów rubli deficytu. To jest stosunkowo niewiele około procenta PKB. Ale tutaj dzieją się różne ciekawe przypadki. Jeśli popatrzymy na przykład na zeszły budżet, czyli na bieżący rok, to do lipca udało im się zrealizować budżet z dziurą budżetową, z deficytem na poziomie 1,362, miliardów, ale to też są często różnego rodzaju księgowe sztuczki. Czekamy do końca roku. Bardzo często jest tak. W budżecie rosyjskim tak było na przykład w roku 2023, że na początku. Dziura budżetowa była bardzo wysoka, później spadała, wydawało się, że jest bardzo dobrze, a później pod sam koniec roku gwałtownie rosła, bo wtedy były księgowane różne wydatki. Bardzo możliwe, że tak samo będzie i w roku 2024, i zupełnie nie wiadomo, jak będzie to wyglądało w roku 2025, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Rosjanie z każdym miesiącem mają coraz większe problemy, żeby faktycznie pożyczyć pieniądze. Głównie pożyczają pieniądze w ramach emisji obligacji od y, instytucji finansowych, wewnętrznych, od banków po prostu, które w dużej mierze są państwowe, więc de facto jest to przelewanie z w próżne, niemniej nawet tutaj banki po prostu odmawiają zakupu tych obligacji po taki, na takich warunkach, z takimi stawkami, jakie oferuje rosyjskie Ministerstwo Finansów. I tutaj trwa pewnego rodzaju gra, bo oni prędzej czy później będą musieli zaoferować wyższe stopy procentowe na tych pożyczkach, żeby tę dziurę budżetową zasypać, ewentualnie będą mogli po prostu jeszcze w tym roku albo i w przyszłym dalej obcinać wydatki, bo nie będzie z czym zasypać tego budżetowego deficytu. I tutaj, proszę Państwa, widzimy także, że dość silnie wzrastają prognozy przychodów. Oczywiście tutaj na wykresie nie widać tego tak dobrze, natomiast o ponad 5 bilionów rubli, czyli ponad 50 miliardów dolarów, chcą, żeby zwiększyły się przychody budżetu federalnego w roku 2025 w stosunku do roku 2024. Czy to jest możliwe do osiągnięcia? Rosjanie mają dość konkretny plan zwiększania swoich budżetowych dochodów. Po pierwsze rosną podatki i tutaj numerem jeden na liście zdecydowanie jest wzrost podatku od przychodów firm. Z 20 do 25% od 1 stycznia rośnie podatek. Wszystkie firmy, cała gospodarka będą płaciły więcej państwu. Oczywiście to odbije się na gospodarce na różne sposoby, które trudno przewidzieć, ale budżet planują, że że to będzie ratowało. Podatek progresywny od dochodów osób fizycznych oczywiście także zostanie podniesiony od 1 stycznia, ale dochody z tego tytułu do budżetu zaczną wpływać dopiero w roku 2026, realnie, więc tutaj to pomijamy. Zwiększono jeszcze w 2024 nawet nie tyle podatek od wydobycia i sprzedaży ropy co zmieniono zasady rozliczania tego podatku w taki sposób, żeby więcej pieniędzy trafiało do budżetu państwa. I oczywiście takie obdzieranie firm naftowych daje duże perspektywy, jeśli chodzi o zyski budżetowe, ale z drugiej strony to samo przerabiali już pod koniec istnienia Związku Radzieckiego. To doprowadziło do tego, że w ZSRR było mało pieniędzy na inwestycje w branży naftowej i to im się odbiło bardzo solidną czkawką. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększone dochody z podatku od lokat. To nie są duże kwoty, ale w roku 2024 mieliśmy wyższe dochody z lokat, bo bardzo silnie wzrosła stawka Banku Centralnego, ta kluczowa stawka, w związku z czym wzrosło oprocentowanie lokat, większe dochody, więc więcej także trafi do budżetu z tego podatku. Będzie w przyszłym roku duża podwyżka opłat komunalnych. Będą nowe towary objęte akcyzą i zwiększenie samej akcyzy, będą podwyżki opłat administracyjnych i sądowych i myślę, że to jest jedna z rzeczy, która ma tutaj największe znaczenie, rosną ceny w Rosji ostro. Po ponad 20% rocznie, oczywiście ta oficjalna inflacja jest niższa na poziomie 8-9%, ale ta obserwowana przez niezależne agencje mówi o 20-20 nawet 5% rok do roku na te towary najczęściej kupowane. Od każdego z takich towarów konsument płaci odpowiednik naszego VAT-u. Jeśli płaci więcej, to ten VAT także jest wyższy. Więc tutaj także te dochody będą rosły i to na pewno będzie miało wpływ na wzrost dochodów budżetowych. No co za tym idzie także wydatków budżetowych, bo one też rosną. Tutaj warto też powiedzieć jedną istotną rzecz. Oficjalnie piszą, że. Nowy budżet został w, zbalansowany z uwzględnieniem ceny ropy naftowej na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Zobaczymy, jak będą wyglądały ceny ropy naftowej w roku 2025, ale warto mieć tę liczbę w głowie, bo jeśli będą się pojawiały kolejne różnego rodzaju newsy na temat tego, Ile Rosjanie dostają za baryłkę swojej ropy, jakich udzielają zniżek i tak dalej, to będzie to miało znaczenie. Przypominam, Arabia Saudyjska niedawno ogłaszała, że będzie zwiększała wydobycie, żeby przejmować rynki, i to prawdopodobnie będzie oznaczało, Zmniejszenie cen na ropę na globalnych rynkach. Przejdźmy jednak do konkretów na temat wydatków rosyjskiego budżetu. To faktycznie pokazuje nam, jakie Rosja ma plany na przyszłość. I tutaj mamy wykres kafelkowy. Ja zniknąłem, żeby Państwu nie zasłaniać. Jeszcze mogę pokazać tutaj dane, bo będzie w ten sposób widać nie tylko same kafelki. Tutaj kanwa ma to do siebie, że dane w tabelce tutaj dość silnie zaokrągla. Tutaj jest 2, a tak naprawdę na przykład 1,65 to są dane w bilionach rubli. Jeszcze raz tutaj zobaczmy te dane. Widzimy, że największe wydatki to wojna 13,5. Biliona rubli to jest, proszę Państwa, w przeliczeniu na dolary 145 miliardów dolarów. Mniej więcej. Dlaczego? Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak ogólno publicznie dostępny, realny kurs rubla. Nie wiemy, ile w tej chwili jest warty rubel, bo. O ile dokładnie w roku 2025 koszt wyprodukowania sprzętu bojowego i amunicji będzie wyższy, trudno powiedzieć, ale te 22,5% wzrostu budżetu to jest mniej więcej po prostu pokrycie inflacji. Dodajmy do tego, że bardzo duża część rosyjskich wydatków na sprzęt bojowy to jest reanimacja czołgów, artylerii i innych systemów uzbrojenia wyciąganych z magazynów. I teraz w pierwszej kolejności z magazynów brali to, co się nadawało do w miarę szybkiego wysłania na front, jednocześnie kanibalizując te gorzej utrzymane egzemplarze i pozostało im w tej chwili prawdopodobnie mniej... Pojazdów bojowych w dobrym stanie, a więcej tych w gorszym stanie, tych starszych, które wymagają bardziej głębokiej modernizacji. Mają zdecydowanie mniej starych zapasów amunicji niż na początku wojny, więc większą część tej amunicji muszą produkować od zera, bądź kupować w Korei Północnej czy w Iranie też nie za darmo. Cały czas pogłębiają się. Wpływy sankcji cały czas są odcinane kolejne kanały umożliwiające transfery finansowe, między innymi na linii Rosja-Chiny. Ich obchodzenie tych ograniczeń kosztuje coraz więcej. Więc należy założyć, że koszt produkcji zbrojeniowej cały czas rośnie. I można założyć, że te 22,5% pokrywają ten wzrost, ale raczej nie pozwolą na dodatkowe inwestycje, na budowę nowych fabryk zbrojeniowych, na przyspieszenie produkcji. Tak samo wygląda kwestia, jeśli chodzi o siłę żywą na froncie, bo to jest drugi główny komponent, to znaczy trzeba w jakiś sposób ludzi na ten front wysłać. Trzeba ich najpierw w jakiś sposób zrekrutować i robią to wydając... Pieniądze z budżetu na ich przyciąganie do armii. Tu mówimy o budżecie federalnym, i akurat budżet federalny ma stałe te kwoty, zachęt, i do połowy zeszłego roku mniej więcej to było 200 tysięcy rubli za podpisanie kontraktu. W tej chwili to już jest 400 tysięcy. Ile to będzie w roku 2025? Nie wiemy. Niemniej, tutaj też wydatki na to, żeby ludzi utrzymać. Na froncie, żeby oni tam po prostu zostali i żeby tam płynął potok ludzi, także z każdym miesiącem rosną. Więc tutaj także należy założyć, że ten wzrost o 22% nie doprowadzi do tego, że tych ludzi będzie więcej. To jest raczej projekt zakładający, że poprzez zwiększenie zachęt finansowych, dla potencjalnych rekrutów i wydatków na tych rekrutów, że uda się utrzymać ten potok na bieżącym poziomie. Więc to nie jest budżet eskalacyjny, to jest budżet polegający na utrzymaniu status quo. I teraz, proszę Państwa, należy się zastanowić, czy jest tak, bo Rosjanom brakuje pieniędzy, czy jest tak, bo nie potrzeba niczego więcej niż status quo. I oczywiście trzeba więcej. Rosjanie wydają ogromne pieniądze na tę wojnę. Tak jak widzicie na tym wykresie, ten fragment pokazujący nam wydatki konkretnie wojenne, to jest... Około 1 trzeciej budżetu razem z wydatkami na bezpieczeństwo czyli na FSB, Policję, Rosgwardię to jest łącznie ponad 40% budżetu a tutaj jeszcze mamy taki mały kafelek to jest propaganda państwowa i jeszcze zaraz do tego przejdziemy bo jeszcze są tutaj wydatki wojenne także. To ich bardzo silnie obciąża. Ta wojna ich prowadzi powolutku na dno. I oczywiście pytanie standardowo pozostaje, kto pierwszy na tym dnie się znajdzie. Rosjanie czy Ukraińcy. To jest wyścig o to, kto dłużej wytrzyma, a kto pierwszy się przewróci. Jeśli Rosjanie byliby w stanie skokowo zwiększyć wydatki na swoje zbrojenia, wyposażenie armii, liczebność armii, mogliby doprowadzić tę wojnę do szybkiego końca. Chociażby, proszę Państwa, w ten sposób, że wyposażyliby swoją piechotę tak, jak powinna być piechota wyposażona, nowocześnie, wygodnie, w... We wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia działań bojowych w dzień, w nocy, zimą, ta wojna prawdopodobnie już by się skończyła, gdyby jedna ze stron całą swoją piechotę wyposażyła według najnowocześniejszych standardów, bo uzyskałaby ta strona tak silną przewagę nad przeciwnikiem, że mogłaby się ta sytuacja szybko skończyć. Na to Rosjan po prostu nie stać, więc mają budżet, który oczywiście zakłada wzrost wydatków na wojnę, niemniej jest to wzrost polegający na utrzymaniu tego poziomu intensywności działań bojowych, których, które obserwujemy teraz i nawet bym zastanawiał się, czy 22% więcej to na pewno jest wystarczająco, żeby to utrzymać, zwłaszcza, że właśnie inflacja pożera te, w bardzo dużym tempie pożera te. Wydatki i te wzrosty. Ale oczywiście, zbrojenia to nie jest jedyny punkt na liście. Mamy tutaj jeszcze kilka istotnych elementów wartych omówienia. Na przykład, proszę Państwa, ochrona zdrowia to jest ten niewielki kafelek, który w porównaniu do budżetu wojennego nie robi wrażenia. To jest wzrost o około 15% w stosunku do poprzedniego roku. I jeśli sobie popatrzymy, tutaj dane. Ochrona zdrowia to jest 1 860 miliardów rubli. No, niewiele i 15% wzrostu, czyli powyżej inflacji oficjalnej, ale poniżej inflacji obserwowanej przez niezależne agencje obserwujące tego typu zmiany. Tylko że proszę państwa, ochrona zdrowia to nie jest tylko ochrona zdrowia cywilów. To są wydatki jak najbardziej także wojenne i to w bardzo dużym stopniu wojenne. Budżet na ochronę zdrowia to są wypłaty lekarzy, to są koszty związane z utrzymaniem szpitali, to są koszty leczenia ludzi, którzy zostali ranni i ciężko ranni. Na wojnie leczenia, rehabilitacji i tak dalej. I te koszty są gigantyczne. Każdy ranny na wojnie generuje potężne koszty hospitalizacji i później rehabilitacji, jeśli jest potrzebna. I tutaj widzimy, że te 15% wzrostu to jest po prostu ukryty wydatek na wojnę z jednej strony, a z drugiej strony wzrost, który prawdopodobnie nie pokrywa tych. Inflacyjnych zmian w Rosji. Prawdopodobnie w realnym wymiarze będą dysponowali mniejszą liczbą zasobów na ochronę zdrowia niż w roku bieżącym. I to jest dość poważny temat, bo oczywiście ochrona zdrowia w każdym społeczeństwie jest kluczowa dla zapewnienia ludziom jakiegokolwiek podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Ale na tym się nie kończy, tu było 15% wzrostu, a mamy właśnie wydatki socjalne, o tym już zacząłem mówić, to jest w tej chwili 18,6% wydatków budżetowych, to jest proszę Państwa, w tej chwili na rok 2025 6 bilionów 400 miliardów rubli. W porównaniu do 7,9 bilionów w roku 2024. Czyli spadek wydatków na politykę socjalną to 18,6%. Czyli inflacja pożera gdzieś 20%, a. Dodatkowo, prawie kolejne 20 zmniejszają się wydatki socjalne. Co to oznacza? Mniej dla emerytów, mniej wsparcia dla rodzin z dziećmi, mniej wsparcia dla najbiedniejszych. To jest, proszę Państwa, problem dla wszystkich tych grup społecznych, które w Rosji są. Najbiedniejsze, najgorzej zabezpieczone, które najwięcej straciły w wyniku polityki państwa rosyjskiego, nie tylko od momentu wybuchu wojny, ale wtedy to stało się jeszcze bardziej widoczne. Przede wszystkim emeryci są tutaj bardzo silnie poszkodowani. Od wybuchu wojny im indeksowali emerytury w stopniu bardzo niewielkim, a wydatki rosną lawinowo jeszcze raz. Około 20, do, nawet ponad 20%, obserwowanej inflacji, problemy z dostępem do leków, problemy z dostępem do ochrony zdrowia, problemy z komunikacją miejską i teraz jeszcze dalsze obcinanie wydatków, m.in. na emerytów, rencistów, rodziny z dziećmi itd. Tak Poważne. Obcięcie wydatków. Te 18,5% to się przekłada na mniej więcej, znowu tutaj kwestia kursu rubla, 16 miliardów dolarów mniej na politykę społeczną w przyszłym roku. To może mieć znaczenie dla. Rosyjskich nastrojów społecznych, i pamiętajmy, że w każdej chwili może się pojawić informacja o tym, że wraca mobilizacja, że zabierają ludzi, ale tutaj, prawdę mówiąc, ten budżet wydaje się sugerować, że nie będą chcieli tego robić. Dlaczego? Dlatego, że zakładają, że przychody budżetowe będą tylko rosły, a mobilizacja oznacza. Duże obcięcie tej bazy ludzi płacących podatki. Jeśli wyślą 300 tysięcy ludzi na front jednorazowo i dodatkowo mniej więcej tyle samo, albo i więcej ucieknie z kraju, to będzie to duży cios w przychody budżetu. Więc tu bym się nie spodziewał. Dodatkowo, jeśli obcinają wydatki socjalne, to raczej nie spodziewałbym się, że będą planowali Przeprowadzać tego typu operacje, które dadzą kolejny cios w nastroje społeczne. Choć z drugiej strony, oczywiście, w każdym momencie ktoś na Kremlu może uznać, że wszystkie te negatywne efekty nie będą tak złe jak negatywny efekt braku ludzi na froncie. Niemniej, to znowu podkreśla, że nie jest to budżet eskalacyjny, ale z drugiej strony bardzo trudno mi sobie wyobrazić, co Rosjanie mieliby zrobić, gdzie obciąć, żeby faktycznie ten budżet był budżetem eskalacyjnym. Żeby to był budżet, który by sugerował, że w przyszłym roku Rosjanie docisną te wojny i będą chcieli zwiększyć swój potencjał i użyć go dla ostatecznego pokonania Ukrainy. Mogliby obcinać z wsparcia regionalnego Czyli wsparcia regionów, ale to wsparcie między innymi pozwala finansować także wypłaty jednorazowe dla ludzi rekrutowanych do wojska. To są często bardzo duże wypłaty i regiony trzeba wspierać, żeby im chociażby na to nie brakło. Można by oszczędzić na bezpieczeństwie, ale tego rosyjska władza nie zrobi, nieobecnie FSB Policji i Rozgwardii, z obsługi długu. Raczej nie zrezygnują, bo jeśli przestaną płacić odsetki od swoich długów, to już na pewno nikt im nie pożyczy, a muszą im pożyczać. Wsparcie gospodarki to są między innymi kwestie związane także z tymi kwestiami wojennymi. Jeśli oni nie będą wspierali różnych sektorów gospodarki swojej, to poniosą później większe koszty wydatków na uzbrojenie. To nie jest dobre miejsce, gdzie można oszczędzać, na wydatkach socjalnych już oszczędzają, musieliby oszczędzić jeszcze więcej, żeby przekierować te środki na wojnę. Tylko, że jeśli by obcięli kolejne 20% wydatków socjalnych, to to by było ponad bilion rubli, to te 20% to już byłoby 40% prawie. Obcięcia wydatków socjalnych to byłoby bardzo odczuwalne, a dla budżetu wojennego dałoby to no jakieś 7% podwyżki. To nie byłoby odczuwalne. Po prostu Rosja nie ma takich środków, które mogłaby włożyć w wojnę żeby ją eskalować do takiego poziomu, na którym mogliby szybko uzyskać zwycięstwo. Oczywiście sytuacja w Ukrainie także nie jest kolorowa. Tam też brakuje i ludzi, i pieniędzy, i uzbrojenia. Jadą oba te kraje na bardzo podobnych wózkach i Rosjanie po prostu liczą na to, że jeśli utrzymają obecny poziom nacisku, to uda im się tę sytuację... Ostatecznie wygrać, doczekując momentu, kiedy w Ukrainie wybuchnie poważny kryzys, kiedy tam się coś skończy: ludzie, amunicja, wola walki i tak dalej. Mamy jeszcze, proszę Państwa, jeden punkt, który chciałbym omówić: edukacja. W Rosji założono, że budżet na edukację będzie w roku 2025 wyższy od tego z roku 2024 o 0,7%. To jest praktycznie tyle co nic. Można by powiedzieć, że to w ogóle nie będzie odczuwalne tutaj. Nawet jeśli cała ta kwota pójdzie w zwiększenie wypłat dla nauczycieli, to wciąż będzie to drastycznie za mało w stosunku do inflacji. I to będzie kolejna niemała grupa zawodowa, która będzie po prostu niezadowolona z obrotu spraw. Przy tym. Zauważmy, że tutaj wydatki budżetowe, te wpływy z budżetu do gospodarki, które głównie przechodzą przez przemysł zbrojeniowy, cały czas będą obecne, a to jest cały czas czynnik proinflacyjny. Brak ludzi, cały czas ludzi do pracy, cały czas będzie odczuwalny, nawet coraz bardziej, ponieważ tych ludzi cały czas ubywa. Wyrzucają z Rosji migrantów i ograniczają ich napływ, a jednocześnie na front wysyła się, różne tutaj dane mówią, od 20 do 30 tysięcy ludzi miesięcznie. I mniej więcej tyle samo tam na froncie ginie bądź zostaje rannych. Więc mniej więcej tyle co miesiąc ubywa ludzi, którzy mogliby pracować. Oczywiście to nie są w skali całej gospodarki gigantyczne liczby, ale to po prostu pokazuje, że ta tendencja nigdzie nie zniknie. Będzie cały czas deficyt rąk do pracy, tworzył proinflacyjny czynnik, bo będą rosły płace, bo pracowników cały czas będzie brakować, płace będą rosły i będą rosły koszty różnych towarów i usług, a wydatki społeczne, wzrost Wydatków budżetowych na właśnie edukację jest za mały, żeby ludzie zarabiali w budżetówce coraz więcej i będą się tutaj zbierały te społeczne napięcia. Oczywiście widzimy, że rosyjskie społeczeństwo wykazuje ogromną tolerancję na biedę, na znęcanie się nad nimi, wręcz tak bym to ujął, i zachowują przy tym godną podziwu bierność, ale prędzej czy później może to przynieść efekt w postaci jakiegoś rodzaju eksplozji społecznej. I oczywiście to, czy my w to wierzymy, czy my w to nie wierzymy, to jest jeden temat, ale rosyjska władza w to wierzy, bo cały czas w jej działaniach widać jednak strach przed tym, żeby nie zabierać ludziom zbyt... Dużo naraz, żeby cały czas ich uspokajać propagandą, żeby cały czas próbować te napięcia społeczne rozładowywać i nie prowadzić do ich zbyt dużego wzrostu. To jest tam bardzo czytelnie widoczne. Chociażby w sposobie, jak komunikują rosyjskie media na polecenie rządu nowy budżet obywatelom, widać to chociażby po tym, jak Nieznacznie obcinają wydatki na różnego rodzaju pokojowe potrzeby, bo mogliby, gdyby nie bali się tych nastrojów społecznych, mogliby obciąć je jeszcze bardziej, mogliby dorzucić na wydatki wojenne. Jakby się nie bali niepokojów społecznych, nie musieliby tak dużo wydawać na policję i rozgwardię i FSB, mogliby tam obciąć, gdyby nie bali się, że w którymś momencie społeczeństwo pójdzie po widły, bo już z, y, protesty uliczne, myślę, już przeszliśmy tę fazę, one już nie wrócą. Teraz będziemy mieli w Rosji albo spokój, albo widły i pochodnie. Już myślę, że nic pomiędzy tymi dwoma wariantami nie jest opcją. Więc oni się tego cały czas boją i nie mają dlatego i ze względu na po prostu ograniczenia, jeśli chodzi o bogactwo tego kraju, nie mają możliwości stworzenia budżetu, który zapewniłby im perspektywy szybkiego zwycięstwa w tej wojnie. Więc mogą jedynie liczyć na powolne zwycięstwo, a my możemy liczyć na to, że Ukraina będzie otrzymywała wystarczająco dużo uzbrojenia i środków i odpowiednio dobrze będzie sprawnie je wykorzystywać. To jest też kluczowe, żeby wytrzymać do tego momentu, kiedy to Rosja pęknie. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.